Hejka. Słuchaj, tak siedzę sobie teraz przy tej rano przy kawce. Parę dni przed wyjazdem do Chorwacji na urlop. I tak sobie myślę, czy jestem już tak 100% przygotowany do tego wyjazdu, czy czegoś jeszcze nie zapomniałem. Postanowiłem nagrać filmik, żeby się z wami podzielić, jak ja się przygotowuję do tego wyjazdu. I zróbmy sobie tak, że podzielimy sobie ten wyjazd na dwie kategorie. Pierwsza to będą sprawy techniczne, a druga kategoria to będzie sprawy ubraniowo-żywieniowe. To pierwsza sprawa bardziej mnie interesuje, drugą zajmuje się żona, ale przyjmijmy teraz tą pierwszą sprawę, sprawy techniczne. Pierwszą kwestią jest, czym tam jedziemy. My jedziemy jak zwykle, jak co roku zresztą, samochodem. Także pierwsze co, to musimy mieć przygotowany samochód. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam awaria się wydarzyła w czasie drogi. Aczkolwiek no to jest tylko samochód, nigdy nie wiadomo co będzie. Ale mamy zawsze auto przygotowane, względem sprawdzone technicznie i tak dalej. Płynę, nie płynę, wszystko jest uspełnione, wymienione wszystko jest na czas. Także ja nigdy nie mam samochodu, coś się zepsuje, a to zrobię to później przy okazji. Nie, ja jestem z założenia, auto potrzebuję cały rok, także na sezon wakacyjny nie muszę się tego specjalnie przygotowywać. Aczkolwiek zawsze sprawdzam. Byłem wczoraj czy przedwczoraj na stacji diagnostycznej, sprawdziłem, wszystko jest w porządku, także możemy śmiało jechać. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest wyposażenie tego samochodu. Wjeżdżając do innych krajów, a jedziemy przez Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwacja, musimy być zaopatrzeni w samochodzie, musimy mieć kamizelki odblaskowe, tyle kamizelek odblaskowych, tyle ile jest pasażerów. Nie, że tylko jedna dla kierowców, tylko nie. Mamy 5 pasażerów, 5 kamizelek odblaskowych jest obowiązkowych w samochodzie. Trójkąt, gaśnica, apteczka i zapasowe żarówki. Komplet zapasowych żarówek. To jest też w niektórych krajach wymagane. Jeszcze nigdy nie miałem tak, że ktoś mnie to sprawdzał. Aczkolwiek warto to mieć, żeby nie mieć, jakiś służbista się trafi i wiadomo. Druga kwestia jeszcze. Nie, to jest trzecia kwestia. Wideorejestrator. Jeżeli macie, fajna sprawa, natomiast w Austrii jest zakaz nagrywania. Także w Austrii lepiej zdjąć, żeby nie dostać mandatu. Także to też warto wziąć pod uwagę. No i winiety na autostradach, także można kupić sobie wcześniej w Polsce. Ja zawsze kupuję po drodze na trasie. Jadę zawsze w nocy, także mimo wszystko stacje są otwarte i kupuję przy pierwszej, wjeżdżam granicę, od razu wjeżdżam na pierwszą stację i kupuję winiety. Nigdy nie miałem z tym problemu. Także tak robię i tego roku. Tarczy. Natomiast zawsze zabieramy ze sobą karty z Narodowego Funduszu Zdrowia, te karty europejskie. Idzie się do Funduszu Zdrowia, się wyrabia, to jest darmowa karta. Także to też sobie zawsze zabieramy, żeby mieć to. Jeszcze nigdy nie używałem, ale zawsze mamy. A co do jeszcze samochodu, my jedziemy akurat do miejscowości Orebić, to przejeżdżamy przez Bośnię. A Bośnia nie jest w Unii Europejskiej, dlatego jest potrzebna nam na wjazd zielona karta. To każdy ubezpieczyciel wam wyda samochodu zieloną kartę. Jeżeli tego nie macie, może się uda przyjechać, może się nie uda przyjechać. Bywa z tym różnie. Raz znajomi na przykład jechali, przejechali, a raz nie mieli, musieli płacić 20 euro, żeby kupić od nich. Także u nas to można za darmo, także wystarczy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela i wam wyda taką zieloną kartę. Co jeszcze? My zawsze robimy sobie wcześniej rezerwację apartamentu. Nie jedziemy w ciemno, że szukamy. Mamy wcześniej rezerwację, nasze okolice grudnia już szukamy sobie apartamentów. Do marca robimy rezerwację, bo są najtańsze wtedy. Mamy duży wachlarz ofert, także możemy czegoś coś sobie wybrać dla siebie. I zabieramy sobą swój voucher. Jeżeli zrobiliśmy rezerwację, spłaciliśmy tą zaliczkę, zabieramy voucher, żeby okazać później gospodarzowi, że to jesteśmy my rzeczywiście. Ja robię rezerwację na stronie Adriatic.hr. Polecam tą stronę, sprawdziła się już raz, teraz drugi raz robię z tej strony ofertę. Wyjeżdżamy. Jeżeli chcielibyście dostać zniżkę, 10% zniżki, to w opisie filmu jest podane, jest napisane jak to zrobić. Także tutaj można zaoszczędzić 10%, a 10% przy kwocie w euro to zawsze jakieś złotówki już będą, tak? To. No i teraz może sprawy tutaj już techniczne, samochód, no sprawy, wiadomo, sprawdzenie wszystkich ciśnienie w oponach i tak dalej, no to jest podstawa, to nie muszę wszystko tłumaczyć. No to sprawy techniczne samochodu chyba wszystkie by były ogarnięte. Także mi zostało jeszcze tylko NFZ, dzisiaj jadę do NFZ-u załatwić to. No i dobra, sprawy żywieniowo-ubraniowe. My się żywimy, tak, bierzemy zawsze produkty spożywcze ze sobą z Polski.
Nie wszystkie. Coś, no, co nam braknie, to się kupuje tam na miejscu oczywiście. Natomiast nie stołujemy się po restauracjach, po knajpach różnych na co dzień, tylko mamy ze sobą porcje obiadowe przygotowane jakieś tutaj w Polsce już. Na przykład, nie wiem, robimy sobie tutaj jednego dnia gołąbki, no to jedna porcja gołąbek do zamrażarki zamrożona, bo już mamy porcję jedną do Chorwacji. Jak zrobi się sos z mięsem, jakaś jedna porcja do zamrażarki i już mamy na następny dzień. I w ten sposób sobie w ciągu roku zbieramy to sobie te obiady. Plus jeszcze sobie, nie wiem, jakieś kasze, makarony, jakieś spaghetti zrobić, jakieś, nie wiem, no, risotto, także takie rzeczy szybkie, żeby nie tracić czasu na gotowanie. Jedziemy tam na 2 tygodnie, to nie jest tak, że bite 14 dni jemy w domach. Nie, to nie jest tak. Jesteśmy gdzieś na przykład dalej, gdzieś wyjeżdżamy, gdzieś zwiedzać, jedziemy na przykład cały dzień, no to nie wracamy się specjalnie na obiad, tylko jemy już na mieście, tak? Także pod tym względem akurat i też sobie spróbować tej kuchni bałkańskiej, bo naprawdę jest przepyszna. Ja uwielbiam kuchnię bałkańską, także... Także tutaj w ten sposób to kwestię rozwiązujemy. I pakowanie rzeczy z ciuchów nie za dużo. To od razu powiem, że nie za dużo, bo tam jest gorącym się nie chodzi w ciuchach. Z butów ja biorę tylko tak, o, buty do wody, no to jest podstawa. Buty do wody są potrzebne, bo tam się nie ma piasku, tylko jest żwirek, kamienie, także wchodzi się w butach do wody. No jakieś japonki czy klapki, można sandałki wziąć. Adidasy biorę tylko na drogę, także ja chodzę tam w japonkach cały czas praktycznie. Skarpetek w ogóle nie potrzeba. Koszulki, z reguły na ramionczka, bo jest naprawdę ciepło. Też niedużo, mówię, 3-4 koszulki biorę, spodenek też ze 3 pary. Mamy w apartamencie pralkę, także dla nas to nie jest problem akurat, bo możemy sobie zawsze przeprać. O, kwestia ręczników. Zawsze biorę 2 komplety ręczników. Jeden kąpielowy pod prysznic, drugi kąpielowy nad morze. Czemu? Bo czasem, znaczy, chciałbym wrócąc po kąpieli z morzu, wystrzeć się w ręcznik czysty. Jak już wezmę prysznic. Taki ręcznik po kąpieli w morzu pasowałoby codziennie przypłukać. Bo jeżeli na przykład nie będziecie płukać go przez 2 dni, te kryształki soli osadzą się na ręczniku, to będziecie się wycierać praktycznie pumeksem, a nie ręcznikiem. Także to też kwestia jest taka, że właśnie trzeba przepierać albo namaczać po każdym powrocie z morza. Także z ciuchów naprawdę dużo rzeczy nie bierzemy, nie pakujemy rzeczy. O, co jeszcze potrzebne, na przykład maty na plażę. Jedni biorą karimaty, jedni biorą kocyki. Dla mnie kocyki są za cienkie. My używamy zawsze maty. Mam takie piankowe maty składane na 4 bodajże. I to nam się fajnie sprawdza. Mamy drugi rok, który będziemy mieli, czy trzeci rok nawet, także jeden zakup, a 30 zł kosztuje taka mata. A naprawdę jest sprawdzone, że można swobodnie się położyć. Nie, że kamienie są jakieś, upijają gdzieś. To nie jest plaża, że można na samym ręczniku się położyć. Są twardziele, którzy tak się kładą, ale nie my. Co jeszcze? No, pakowanie żywności. No, my akurat nie stosujemy jakichś reklamóweczek. Znaczy, zawsze się trafia jak reklamówka, ale nie za dużo. Mamy boksy. Takie pojemniki plastikowe, co wyjeżdżamy na weekendy. Pod namiot się nauczyliśmy, że w boksach jest wygodniej to wszystko trzymać, także bierzemy sobie kaszę, makarony, jakieś przyprawy, które potrzebujemy, kubki, bo ja swój kubek zawsze muszę mieć, Ahoj Przygodo, to jest mój kubek zawsze wyjazdowy, na kawę poranną. No co tu jeszcze można spakować? No kosmetyki i tak dalej, kremy do opalania, warto wziąć z Polski nawet 2, bo tam są 2 razy droższe, także tak no. Co tu jeszcze możemy dodać? Myślę, że chyba wszystko. Może później pokażę, jak my pakujemy się, co pakujemy. To będzie w następnej części może materiału. To będzie może, umieszczę to w pierwszy dzień naszego wyjazdu. Będzie pierwszy dzień mojego urlopu. To jest dzień wyjazdu. To będziemy jeszcze dopakowywać się na pewno. To wam to wszystko pokażę. Tankowanie samochodu. No tankowanie samochodu, wam powiem tak. Ja tankuję tutaj w Łodzi. W Łodzi tankuję jedno tankowanie. Potem na ostatniej stacji w Polsce, czyli Mszanie. Jest najdroższa stacja w całej Polsce pewnie, ale tam tankuję. I dopiero później tankuję w Chorwacji. Na pierwszej stacji w Chorwacji dopiero zatankuję, że przyjadę Czechy, Austrię, Słowenię. Mam diesla, także przyjadę na to spokojnie, dopiero zatankuję w Chorwacji, a później tankuję w Bośni. W Bośni jest wbrew pozorom najtańsze paliwo. Ja tankowałem w zeszłym roku w Bośni, nic się za autem nie działo. Bałem się troszeczkę, te stacje są takie troszeczkę, wiadomo, nie ekskluzywne.
ale tankowałem swobodnie, jeździłem na tym paliwie, nic się nie działo, także mogę tam tankować, a jest taniej niż w Polsce nawet, także to mogę polecić. Będzie pełna relacja, każdy dzień będę Wam nagrywał, jak to się odbywa, gdzie jesteśmy, co zwiedzamy, co robimy. Może Wam się spodoba, może się Wam znudzi. W każdym razie bądźcie z nami, subskrybujcie mój kanał, łapki dawajcie. I o, przypominam, jeżeli chcecie właśnie tą zniżkę na Adriatic HR, to wchodźcie na opis filmu, tam jest podany mail, na który trzeba wpisać podczas rezerwacji i będzie dostaniecie 10% zniżki. Ja dostałem te 10% zniżki, także też wziąłem od kogoś mail, sprawdziło się to i w tej chwili mogę sam swój polecać, także jak chcecie 10% zniżki na Adriatic HR, polecam. No to trzymajcie kciuki, powodzenia. Wspominałem o takich boksach właśnie. O, takie pojemniki, które bierzemy. O, mój kubeczek wyjazdowy. Witaj przygodo. Podstawowe takie rzeczy, kubki, miseczki. Nie wszędzie są, także zabieramy, o, płatki, makarony, kasze, ryże. To co będziemy akurat jedli, tak? Wszystkie takie rzeczy. Są wygodne, można przechowywać. O, przyprawy, cukier, kawa, herbata, sól, pieprz. Wszystko to, co będziemy używać na wyjeździe. Dobra, to zostawiam. Ja się pakuję, jadę do NFZ-u wyrobić sobie karty. Ostatnio mówię kawy. I jedziemy. Idziemy szybko, nie ma czasu na pierdoły. Nie ma czasu na pierdoły. Klepeczki. Szu. Stoję teraz na szlabanie. Dodam Wam jeszcze, co się bardzo przydaje. O, taki oto ekran. Te maty, co są na zimę, coś, żeby nie śniegu, nie, żeby szyby nie zmarzały. Ustawiam sobie w środku przy przedniej szybie, bo tak słońce daje, że tak nagrzana kierownica i kokpit cały, że naprawdę nie idzie wytrzymać. A to swobodnie daje, że w środku jest w miarę chłodno. Mam szyby przyciemniane jeszcze z tyłu. Naprawdę w aucie nie jest aż tak gorąco, jak to zakryje. I druga kwestia, tak wspominałem, o, zielona karta. Taki oto kwitek, papierek. To mieć zawsze w samochodzie przy sobie. Bo to różnie może być, jak się przyjeżdża przez Bośnię i jest się w Bośni. Mogą w każdej chwili być kontrola. Jadę teraz właśnie do NFZ-u po te karty. Pokażę Wam, jak te karty wyglądają. Żebyście wiedzieli, co i jak. Właśnie odebrałem karty NFZ-u. Dostajecie to od ręki. Powiem Wam, że wnioski z roku na rok są coraz prostsze. Dawniej było trzeba wypisywać, gdzie się jedzie, przez jakie kraje się przejeżdża i tak dalej. A w tej chwili wystarczy podać tylko imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia i nic więcej. I złożone od ręki dostajecie kartę. Karta ważna jest, no, w zależności, no, albo na rok czasu, albo na okres, jak ile pracujecie. Także to jest załatwione. Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie, co zabrać, co się przygotować, dajcie znać w komentarzach, to zawsze jakiś będzie dodatkowy atut, żeby zwrócić na to uwagę. No, także zachęcam do zaglądania do opisu, subskrypcja i łapki w górę.